Witam wszystkich serdecznie na kanale. Dzisiaj trochę inny odcinek niż zwykle. Właśnie jedziemy do Ełku i pokażę wam trasę właśnie do Ełku. Trasa Olecko-Ełk. Właśnie przed chwilą wyjechaliśmy z Olecka i kierujemy się w stronę Ełku. Liczę, że będziecie ze mną przez całą tą naszą trasę. I co? Życzę miłego oglądania. I ruszamy w drogę. Właściwie już ruszyliśmy nawet. Ale jedziemy i powiem wam, że będzie to trwało 20 minut, może do pół godziny maksymalnie. Bo tak się jedzie właśnie z Olecka do Ełku. Ale prawdopodobnie nie będzie na filmie właśnie nagrana cała trasa, a fragmentami wam to pokażę. Po prostu film będzie za długi trochę. Więc co? Ruszamy przed siebie. Prawdopodobnie będzie można zobaczyć jakieś ciekawsze widoki i pewnie miejscowości, jakieś wioski, które będziemy mijać po trasie. Więc jeszcze raz miłego oglądania i no i co? Gnamy w stronę Ełku. I właśnie przyjeżdżam przez Kukowo. I właśnie teraz wjeżdżamy do wsi Ślepie. Właśnie wjechaliśmy, trochę mniejsza wieś. Właściwie tutaj tylko się przyjeżdża przez nią. I tu był właśnie przed chwilą wjazd na prawo, gdzie się wjeżdżało bardziej do części właśnie Ślepi. A tutaj po prostu tak się wjeżdża i wyjeżdża. Można nawet nie zauważyć, że się minęło Ślepie. A my powoli zbliżamy się do Gąsek. I później jeszcze kilka wiosek takich i innych. I będziemy w Ełku. Pozdrawiam. Witamy w Gąskach. Właśnie wjechaliśmy do Gąsek. Trochę większa może wieś po trasie. Może nie jakaś ogromna, ale po trasie Olecko-Ełk jedna z większych. Można tak powiedzieć. Big.
zmierzamy, żegnamy się już z kąskami, właśnie z nich wyjeżdżamy. I co? Przed nami kilka pojazdów jedzie, w tym dwa tiry. I musimy jechać trochę wolniej, ze względu właśnie na te większe pojazdy. Właściwie trzy tiry, nie dwa. I mam nadzieję, że zaraz będzie dobry moment, żeby je wyprzedzić. Z naprzeciwka też trochę jedzie samochodów. Większy ruch niż zazwyczaj, ale prawdopodobnie wracają ludzie z pracy czy coś takiego i ruch jest zwiększony. A my jedziemy dalej. I no i to tyle na razie z mojej strony. Proszę bardzo, pan jechał, zaczął wyprzedzać i na czołówkę prawie wyjechał z tirem. Jednym, drugim i tu dostawczak. No, ładny pan, powiem wam. Znaczy, czy ładny. W sumie zerknąłem, jak mnie wyprzedzał, to trochę takie nieciekawe, ale no. Zachowanie ma dosyć dobre. A my właśnie wjechaliśmy i wyjechaliśmy z Przytu. Błyskawicznie, można powiedzieć. I co, czekamy dalej, aż wyprzedzimy te samochody, które jadą przed nami. Bo nie ukrywam, że się trochę wleczemy za nimi. Właśnie wjechaliśmy do wsi Straduny. Też w sumie jedna z większych tutaj wiosek. Może większa, no bardziej może rozciągnięta na tej trasie, którą jedziemy. A my co? Wyprzedziliśmy dwa samochody, te przed nami. I jeszcze zostały te tiry do wyprzedzenia. Miejmy nadzieję, że uda się je niedługo wyprzedzić. Chociaż oczywiście, jak nadarzy się okazja, ponieważ jak można wyprzedzać, no to coś naprzeciwka jedzie, albo właśnie
technika jest taka z wyprzedzania, więc to też nie takie łatwe, a na właśnie mazurskich drogach są takie drogi, że jest zakręt na zakręcie i czasami nie da się wyprzedzić czy ominąć samochodu poprzedzającego. No, my mijamy już Straduny i do Ełku pozostało nam 6 km, więc już bliżej jesteśmy niż dalej celu. I tak jedziemy, jedziemy. Droga w miarę szybko mija. I w tym momencie dokładnie wyjeżdżamy ze Stradun. A tutaj mi nawigacja cały czas odpowiada, chociaż nie wiem w jakim celu, bo droga jest prosta, ale ustawiłem ją. Tutaj wjeżdżamy do Oracz, jeśli może przerwę, pierwszą myśl. I jesteśmy w Oraczach. I wrócę do poprzedniej myśli. Ustawiłem właśnie nawigację, bo no, wszystkich ulic w Ełku nie znam. Może no, z widzenia znam, wiem gdzie co mniej więcej jest w Ełku, tylko że nazw ulic nie znam, a muszę dotrzeć w jedno miejsce. I właśnie ustawiłem sobie tę ulicę w nawigacji, żeby łatwiej dojechać. A dokładnie nie wiedziałem jak się nazywa ta ulica, to po prostu wbiłem to w nawigację, żeby łatwiej było dojechać. Tak to mam pamięć wzrokową, więc nie muszę się obawiać, że zgubię się w Ełku, a też często tam bywam. No ale po prostu skorzystałem z nawigacji, takiego ułatwienia, żeby lepiej dotrzeć na miejsce. Chciałbym jeszcze też pozdrowić widza, który w sumie też ogląda filmy moje. Nawet zdarza się, że komentuje filmy, a my witamy w Witynach. Taka mniejsza wioseczka. I jeszcze wrócę do tego widza, którego pozdrawiam. Ten widz ma na imię Sebastian, którego oczywiście pozdrawiam i pewnie kojarzy tą trasę, którą właśnie przemierzamy. Ponieważ wiem, że tutaj jeździł kilka razy, dobrych kilka razy właśnie tą trasą, nawet ze mną. No i pozdrawiam go serdecznie. Mam nadzieję, że spotkamy się w najbliższym czasie też właśnie z tym widzem. Czasami też wymieniamy tam komentarze pod filmami. Was też również zapraszam do komentowania filmów pojawiających się na kanale. I oczywiście łapkujcie. Najbardziej bym liczył na to łapki w górę, nie ukrywam. A my już jesteśmy przed samym Ełkiem i zaraz będziemy tutaj wjeżdżać do Ełku. Po 500 metrach przejedź przez rondo, drugi zjazd. Następnie przejedź przez rondo, pierwszy zjazd. Tutaj pani z nawigacji cały czas mi podpowiada, gada i gada. Nie chce się uciszyć. Ja tu przekonuję ją, żeby dała spokój, bo wiem jak dojechać do Ełku. Tylko tam na miejscu już w Ełku, żeby... Przejedź przez rondo, no. Drugi zjazd. Co ja na rondzie nie umiem jeździć? Przejedź przez rondo, pierwszy zjazd. Dobra, dziewczyno, cicho. Tu przemawiam do kamery. Czy właściwie, no, drogę pokazuję, sam gadam. A tam i gdaka tutaj. Że na rondzie jechać. Co za kobieta?
Mijamy już rondo. Pierwsze z dwóch, zaraz będzie następne. I wjedziemy do Ełku. Przejedź przez rondo. Pierwszy zjazd. Pani już dziękujemy na chwilę. Pani tutaj gada i gada. A ja tu miałem przecież tiry wyprzedzać, a nie na rondzie. Nie wiem jakiej, co pani. Trzeba się urwało przy innej choinki. No i wjechaliśmy właśnie do Ełku. I tak się prezentują ełckie widoki, że tak to nazwę, przy wjeździe. Tutaj wjeżdżamy na most, znaczy na most, pod nami tory kolejowe. Tutaj po prawej widzimy bloki mieszkalne, które budowali z kilka lat. Trochę długo im to zeszło, ale już zbudowali w końcu. No i mamy zielone światło, więc jedziemy. Co, jeszcze chwilę tutaj nagram wam tego Ełku. Następnie dotarłeś do celu. I co wam powiem, że będziemy pewnie niedługo kończyć. I tak właśnie prezentuje się kawałek Ełku. Może całego wam już nie będę pokazywał. Po 100 metrach skręć w lewo. Wjechaliśmy niedawno do Ełku i cóż, na razie to by było na tyle. Skręć w lewo. Następnie dotarłeś do celu. I cóż, zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia kolejnym razem.